momencie widzimy, że już na murawę boiska wychodzą właśnie piłkarze obu drużyn. Bardzo duże brawa jeszcze raz dla piłkarzy obu drużyn. Duże brawa! I klaszczemy w rytmie muzyki teraz wszyscy, proszę bardzo, wszyscy kibice nagradzamy dużymi brawami, mocnymi brawami piłkarzy obu drużyn, 1:32 Pucharu Polski, klaszczemy bez przerwy do momentu, a rzeczywiście nie rozpocznie się tutaj nam mecz. Spójrzmy, GKS Piast Gliwice, mistrz Polski i gospodarze Unia Skierniewice. Bardzo proszę, wszyscy kibice po obu stronach trybun klaszczemy mocno w tej chwili dla piłkarzy obu drużyn. Przypomnę, że dzisiejsze spotkanie poprowadzą sędziowie kolegium sędziowskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan sędzia Kornel Paszkiewicz, sędzia asystent pierwszy pan Jakub Wójcik, sędzia asystent drugi pan Damian Nowak, sędzia techniczny Kaputa Maciej. A oczywiście piłkarze obu drużyn wyprowadzeni w asyście tych wspaniałych, młodych piłkarzy Unii Skierniewice. Proszę Państwa, i będę miał jeszcze serdeczną prośbę i uwagę, ponieważ jest to oczywiście mecz w ramach Pucharu Polski, tak więc chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj włącznie z prośbą zarządu Unii Skierniewice, wszyscy piłkarze, wszyscy kibice na trybunach, żebyśmy na chwilę wstali i uczcili ten mecz dzisiaj śpiewając dwie zwrotki hymnu Polski, bo to przecież jest Puchar Polski, tak więc serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich piłkarzy, wszystkich kibiców i oczywiście odśpiewajmy z całego serca hymn Polski. I mamy pierwszą bramkę dla drużyny gości 1:0 GKS Piast Gliwice. Mamy kolejną bramkę dla mistrza Polski, dla GKS-u Piast Gliwice z numerem 14, trzecią bramkę przed chwilą strzelił Jakub Kolubek. I mamy kolejną bramkę dla mistrza Polski sezonu 2018-2019. I mamy kolejną bramkę dla gości, dla GKS-u Piast Gliwice. Duże brawa jeszcze raz dla obu drużyn. Dwie pierwsze części meczu to wynik 1:1. Potrzebna była dogrywka, żeby rozstrzygnąć zwycięstwo.